Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Volturus Panik. Jak widzicie, znowu widzimy się na polu bitwy. Tym razem mapa... Jaka to jest mapa? Fajna mapa, mamy fajną mapę, nie znam jej, zobaczymy, co tu się dzieje. Jestem już w drużynie, bardzo fajnie. Halo? Tutaj chcę wejść. Jednak do Charlie sobie pójdziemy, tak? Zobaczymy, co tu się święci. Ojoj, ta mapa będzie świetna dla szturmowca, mimo tego, że nie przepadam za szturmowcem, ponieważ jego broń, no, już medyk moim zdaniem ma lepsze, Jezu Chryste, bronie. No to cóż, zobaczymy, co my tu ugramy, co my tu mamy, co my tu ugramy, co my tu zrobimy, czego doświadczymy. Ojej. Dobra, wchodzimy tutaj, panie i panowie, będzie piekło, bo już widzę, że ich wyrzynają w pień, niedobrze. Pójdziemy sobie drugą stroną. Co my tutaj mamy? Okej. Ojo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 j
takiego. Pali się ten. Ten biegnie, pali się, tarza się w ogóle. Co to za dyscyplina sportowa w pierwszej wojnie światowej? Strzeloć, strzeloć. Bonjour, mademoiselle. Ja. Tutaj no to nieźle się dzieje. Ej, myszko. Teraz będzie dobrze. Jezu Chryste, czołg. Mamy go. Żyryją. Granatos. Molto bene. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Wiedziałem. Wiecie, ja panikuję, tak? Ja to przeżywam. Panikuję i przeżywam to, bo to jest pole bitwy. Po to to jest właśnie. To jest Battlefield. Najlepsza strzelanka ever. Dla mnie ever. I forever. Zakochany od Bad Company 2, polecam. Ale pamiętam, klanówki Bad Company 2 to było to. Ktokolwiek był w jakimś klanie w Battlefieldzie, może obnosić się z tym z dumą, bo Battlefield i klanówki to jest po prostu poezja. W Call of Duty wiecie, jak to wygląda. Dobra, ja wiem, ja mogę narzekać na Call of Duty, tak? Ale to narzekanie, no nie oszukujmy się, jest uzasadnione. W Call of Duty po prostu biegniesz, zabijasz kogoś, nie wiem, jakimiś maczetami, jakimiś tomahawkami, jakimiś innymi pierdami. Tutaj jest to, o właśnie jak widzicie, jest totalne nastawienie na to, aby współpracować. Znaczy, wiadomo, że gdy nie komunikujemy się przez mikrofon z naszymi kamratami, to już jest słabiej. Tak? No ale ciężko tak trafić na kogoś. Tutaj najlepiej po prostu zmówić z kolegami i wtedy taktycznie sobie to rozgrywać. Tutaj nikogo nie ma, tam jest. Ażbym to zrobił pięknie. Ajajaj, a może jeszcze granatek go dopadnie z tyłu. No nie fajnie. No to skiepściłem, tak? Za dużo gadania, za mało skupienia. A raczcie mi wybaczyć, albowiem już naprawiam swoje błędy. Znaczy postaram się. Celce przejęty. Świetnie. A ja cały czas mi się myli, że ja gram medykiem, wiecie? Mi się cały czas myli, że ja gram medykiem i chcę rzucać im apteczki. No to nie tędy droga. Strzelają za mnie, za mną. Jakoś strasznie przymulenie mi teraz idzie. Nie mogę dopatrzeć wroga. Wcześniej rozgrywało mi się to o wiele lepiej. Jakoś samo to wchodziło. O, mam obniżenie mikrofonu, okej. No tutaj nikogo nie mamy, ale zaraz tak zginiemy, prawda? El Clasico. Brawo przejęty. Uwaga na budyneczek, bo nam się tu sypie na głowę. A tego nie chcemy. Oj, caramba. Cóż mogę zrzec, no. O właśnie, widzicie? To była szybka akcja. Trzecia zasada dynamiki Newtona zadziałała. Akcja, reakcja, dwa kije. Szybkie przeładowanko. I lecimy na nich. Ura! Maler w rasie. Ale gramy Francuzami, więc sobie po prostu podnieśmy niby białą flagę. Okopy na Warin. Tak, tutaj może być ciekawie. No proszę bardzo. Proszę bardzo, ja sobie biegam jak chory. Jaj. Ktoś tam coś przez mikrofon kombinuje. Co ty kombinujesz, człowieku?
Oj, 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 oj. Skąd? Z góry, tak? Jezu Chryste, tutaj jest ktoś. W takich sytuacjach jestem całkowicie obsrany. Strasznie. Ale przejęliśmy to, tak? Tanio skóry nie oddamy, nie ma to tamto. Skąd oni tutaj parzą? Nie, to nie to, nie to, nie to. Nie jest dobrze. Bo mi zaraz to wybiegnie, tak? Ale dwie pieczenie na jednym ogniu! Mili państwo! Oni mnie nie widzą! Jezu, jakbym miał pewien magazynek, to po prostu bym zrobił z dupy Bagdad! Jezusie, to była piękna akcja, no, ale niewykorzystana, bardzo boli. Boli mnie teraz pięta po prostu. Pięta obeschnięta, bo zginąłem przez klienta. Słabo, słabo. Wystarczył do szczęścia pełen magazynek, no. Pełen magazynek i taka robota byłaby tam zrobiona. Ajajaj. Straciatella. Rumper pumper normalnie, rumper pumper. Spokojnie. Może zaraz tutaj znowu zrobimy takiego triczka? Ojojoj, a ja tam widziałem właśnie go, a tu od tyłu. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. Bardzo mnie teraz plecy bolą, że mnie tak zaszedł, no. Aj, karamba. Ale jakoś sobie z tym poradzimy, tak? Jakoś damy radę, tutaj się zrespawnujemy na naszym kamracie. Proszę, nie zgin, dobrze. Dobra, trochę... Nie znam tej mapy. Granie na nieznanych mapach w Battlefield 1 jest tak jak... nie wiem, jedzenie żółtego śniegu z nieświadomością, że coś tam mogło się zadarzyć złego. Tak? Ale spokojnie, i tak długo widzę, że nie pogramy na tej mapie, bo zaraz jest koniec. Coś sobie wybierzemy innego. Rozgryweczkę z Miguelsa. Tam są. Bardzo lamersko postąpiłem, no. Ale mnie od tyłu zaszedł. Ej. 4-5. Oj, lamisz, Volti. Niech was nie zmyli to, że ja tutaj czaruję, prawda? Gram pod innym nikiem, niech was to nie zmyli. Gram pod innym nikiem, bo miałem tutaj stare konto. Jeszcze z Battlefielda 1. Skąd to było? Mam tylko 31 HP. Nie no, GG. Porażka, tak? Szybkie dogranie było, no, niezbyt na naszą korzyść. Cóż można rzec. Monte Grappa, Upadek Kolosa to świetna mapa, naprawdę na podbój, ale póki co chcę poznawać mapy. Chcę poznawać mapy, bo tak naprawdę większość razy grałem na Upadku Kolosa. Jest to świetna mapa dla snajperów. Tyle wam powiem, tyle. Dobra, już się nie chwalcie, że wy tutaj tacy dobrzy jesteście, tamten. Zobaczymy. Battlefield 5, no... Widzicie, wyszedł Battlefield 1, każdy usatysfakcjonowany, że o mój Boże, pierwsza wojna światowa i to naprawdę strzał w dziesiątkę, bo ja nie mógłbym wymienić na palcach jednej ręki gier, FPS-ów, które poruszają tematykę pierwszej wojny światowej. Był hype na drugą wojnę światową, Call of Duty 2 i później po prostu srali tym zewsząd na wszystkich śmierdzącym kałkiem. Czyli nie to, że obrażając drugą wojnę światową, bo druga wojna światowa naprawdę rewelacyjna, ale odgrzewany kotlet po jakimś czasie zacznie śmierdzieć. On zacznie śmierdzieć i będzie śmierdział tak, że wam poskręca kiszki. A Battlefield 1 wprowadził taką świeżość, świeżutki kotlecik, że pierwsza wojna światowa była tematem tabu. Ja w ogóle z pierwszą wojną światową, nawet w literaturze, no to oprócz do literatury dokumentalnej, nie miałem styczności, ale... Uwaga, kącik literacki alert. Mogę wam polecić Michała Gołkowskiego. Michał Gołkowski, no to wiadomy stalkier, gopnik style i tak dalej. Przede wszystkim pisarz. Pisarz, rewelacyjny pisarz, bardzo płodny i stworzył właśnie Stalowe Szczury. Stalowe Szczury to opowieść o... kompanii, która stara się przeżyć w błocie, smrodzie i wszystkim, czym się tylko da w okopach. I nie tylko. Nie chcę wam spoilerować. Też to dawno czytałem, ale bardzo polecam.
I wtedy jeszcze nie było Battlefielda 1. Tak mnie to zajarało na klimaty I wojny światowej, że gdy został zapowiedziany Battlefield 1, to po prostu wyczekiwałem, nie mogąc się naczekać. Oczywiście nie kupiłem od razu, bo to wydawanie pieniędzy w błoto, więc kupiłem na promocji. Ostatnio na Originie, tylko 39,99. Polecam. Nie wiem, czy to jeszcze jest, powinno być ta promocja. Znajdź sobie, kupcie, grajcie. Bardzo fajna gra. Ram pam pam. No, jedź. Ku zwycięstwu. A to ta mapa. Już grałem na tej mapie. Bardzo przyjemna mapa, ale nie na szturmowca. Też nie na szturmowca, wezmę medyka po respawnie, bo szturmowiec tutaj tym okopowym M18 to niewiele zdziała. Może sobie się w nosek podrapać. Dobra, tutaj widzicie, jak on profesjonalnie jeździ, także mu podziękujemy. Najstrecie te Lerumper Pumber Madrid Dio. Biegnij przez te zielone polla na zbawienie. No i tu są, patrzcie. Są wrogowie. Trzeba do nich strzelać. Widzicie na ten odrzut? Boże, widzicie ten odrzut, co tu się dzieje? To jest po prostu... Skok w dal wygraliśmy. Wygraliśmy skok w dal. Pięknie. No ładnie. Nie chcemy szturmowca. Szturmowiec tutaj się bardzo. Nie podoba mi się. Medyka bierzemy. Medykiem tutaj podbijemy świat po prostu. Ta broń. Osłaniajcie mnie. No ty gnido, chciałem ci uratować życie, a ty tak. Dobra, muszę się wczuć, tak? Muszę się wczuć, żeby tutaj coś ugrać, cokolwiek. Bo zobaczcie, co tam się dzieje. Zobaczcie, dwie pieczenie na jednym ogniu. To się nazywa bombardier. O Chryste. Dobra, nie dajmy się swojemu zuchwalstwu i troszkę się wycofajmy. Troszeczkę tylko. Wow, co wy tu robicie? Kogo mam ratować? Co tu się dzieje w ogóle? Ja płonę. Jezu, jak ty wygląda śmiesznie, jak tak biegają ludzkie pochodnie. Szturm, panowie, tak jest, nie bać się, nie cofać się. Wow! Nie wierzę. To jest wojna totalna! To jest to, co Tygryski lubił najbardziej, no to jest Battlefield. Ale poczekajcie, uratuje nas może. 9 metrów, 7, 6, 5, proszę. Jest, jesteś sprytny. Za to cię lubię. Zapomnijmy sobie. Jest to hilfa. Nie, beznadziejnie. Z mojej strony, że się nie schowałem za tą skałą. Ale ładnie upolował z myśliwca. Zobaczcie, może nas uratują jeszcze. Wow. Mamy sprytnych medyków. W zespole, dobrze. To się ceni, tak? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Tutaj nie widać w ogóle mapy. Ja. No pięknie. Takie Battlefieldy to ja lubię. No ja tędy nie mogę przejść. Czy mógłbym na siłę? Kurczę, dwóch. Oni go... Ja pierwsze. Nie wierzę, naprawdę. Nie wierzę w to, co tu się dzieje. Wow, mamy go. A Bloody Angels smell so good. Dlaczego ja spróbuję podskoczyć, a on mi się kładzie? Dobra. Spokojnie, damy radę. Teraz sobie tutaj zejdziemy. Będziemy go kryć troszeczkę. Idź. O, dam ci apteczkę, nie wiem. Może masz, może nie. Dobra, to nie był jednak wróg. Skądś tu prują ostro. Joj. Jaki awatar? Uczeń Hogwartu, to wiadomo, że już nasz rodak jakiś. Bardzo fajnie. Tak, mam nadzieję, że teraz będzie lepszy dźwięk, bo
Ostatnio jak nagrywałem, to zauważyłem po przeróbce, że tam trochę mi mikrofon zamoliło, nie było coś słychać, coś urwało, nie było nas słychać. Spokojnie, my ten punkt zaraz przejmiemy jakoś może. Wyczajmy tutaj wrogów, tam są wrogowie. Skąd jeszcze próbują do nas? Widzisz go? Naprawdę? Ładnie, krótka piłka. Nie zastanawiamy się, tylko wiecie jak to się robi w Wisconsin. Wpadacie, robicie robotę i tyle. Bierzcie apteczkę sobie. Gdzieś tu są jeszcze, czuję ich. Tutaj czołg, to nie chcemy się z nim zadawać. Oj. My nie chcemy się z nim zadawać. To jest czołg. Może granat coś pomoże, nie? Uszkodziłem go troszeczkę. To bez tragedii. Oj. Kurczę, uratowałbym cię. Ale wtedy on mnie po prostu ściągnie. Ja to się dziwię, że tu jeszcze nie ma snajperów. Naprawdę. O ty, skurwlu. Mamy cię, kamratku. Buja. Uwielbiam medyka za to, że naprawdę ma świetną celność i duże obrażenia. No bo wiecie, no musi być skuteczny, tak? Musi szybko zrobić przeskokówkę, obrotówka, unicestwienie wroga, jeszcze leczenie, reanimacja, prokrastynacja, konstytucja i prostytucja, wszystko. Przepraszam za tą treść materiału, ona zostanie wycięta. Nie, wiecie, są takie slogany, nie? Widziałem takie koszulki. Są snajperzy jednak. Są takie koszulki w ogóle, związane z wyborami, nie wyborami, nie wiem, wiecie, konstytucja, normalnie i tak dalej, i jeszcze, no bo chodzi o ten mem, że jak ja mam żyć w Polsce, kiedy łamana jest konstytucja, i tak dalej, i właśnie słyszałem o tym, że są koszulki z napisem prostytucja, parafrazując to w takim logo, no po prostu sytuacja dziwna, że takie dwie strony barykady powstały. Nie wiem dokładnie o co tam chodzi i tak dalej, więc przepraszam za te słowa w tym materiale. Żeby nie było, że jestem jakiś, nie wiem, że państwo obrażam czy coś, no nie? Tak nie jest. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Kogo my tu możemy upolować? Kogo my tu możemy upiec na wolnym ogniu? Zaraz się przekonamy, spokojnie. Patrzcie, ktoś tam był, to ptak. To bumerang, o! Nie wierzę, no, widziałem go. Cel Charlie przejęty. Halo? Patrzcie, ja w niego nie trafię. Mamy go! 3 strzały jest mój. Tango down. No, rusz się. Proszę cię. Patrzcie, ile ich tam jest, kamratków. Donosi. Coś czuję, że tutaj będą. Wiecie? Oj. Próbuję też trumowców mnie tu ściągnąć. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, albo mi to jest apteczka ma. Straciliśmy cel alfa. Na jolo biegniemy, nie? Troszeczkę. Patrzcie, jaki tam kamratek. Ale proszę pana. Pan mi tu przeszkadza w ostrzale wroga. O, uleczysz mnie, kolego? Wow, dziękuję ci. Podziękujmy mu ładnie. To jest bardzo koleżeńskie z jego strony, że on tak zareagował. Tylko żeby teraz głupio nie zginąć, nie? Pewnie i tak głupio zginiemy. No, zrobił to za mnie, cóż, zdarza się. Bardzo bym chciał przejąć ten punkt, cholercia. Czekajcie, poprawię sobie mikrofon. O, zrobimy taki myk. No super, teraz jest mój statywie biurkowy, dobrze. Trzymaj się, nie damy się. Jest okej. Ja po prostu próbowałem go tak teraz ustawić, żeby było jak najlepiej mnie słychać. Lass mich deine Wunden versorgen. Ojoj, ile ich tutaj poginęło. Nie zdążyłem niestety. No, od tyłu mnie nafaszerował ołowiem w palka.
Tutaj się dzieje pięknie na B. Na B to można czarować. Kurczę, nie wiem, czy całą rozgryweczkę tutaj zarejestruję. Najwyżej zrobimy cięcie i to będzie jedna część z dwóch. I zrobimy po prostu drugą część, bo chcę robić odcinki po 20 minut, wiecie? To jest najlepsze pod względem wrzucania na YouTube'a. I to by była najlepsza opcja. Zaraz zrobimy cięcie, jak zginę, albo coś. I wtedy wrzucimy sobie w dwóch częściach. Uj, uj, uj. Widać akcent polski. Patrzcie na czat. Prawda. Hamstwo po prostu. No kurde. To nie wyszło za fajnie. Lera, w ogóle ich nie widzę. Ajajaj. Widzicie, jestem niezdarą po prostu. Ale spokojnie, a on odbiega ode mnie. Zamiast podbiec, uratować kompana i to do tych w drużynie. Ale biegnie, chyba do nas biegnie. Kto to? Co to tak szybko? Ukryjmy się. Cholera, cały czas ten punkt B jest zajęty, no. Patrzcie, jak nas chciał zrobić, Tambuko. No, no ciężko tak trafić. Teraz my możemy uratować jego życie. Jo! Co tu się stało? Nawet go nie widziałem. Ulala. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, cięcie i widzimy się w drugiej części tego odcinka. Trzymajcie się serdecznie, cieplutko. Hejo!